Szczepienia ochronne są najskuteczniejszym narzędziem zwalczania chorób zakaźnych. Szczepionka to preparat, który w założeniu imituje naturalną infekcję i prowadzi do rozwoju odporności analogicznej do tej, którą uzyskuje organizm w czasie pierwszego kontaktu z prawdziwym patogenem, np. wirusem. Szczepienie jest swego rodzaju tarczą ochronną dla naszego organizmu i ważne, aby tę tarczę stworzyć, zanim dojdzie do kontaktu z wirusem. Szczepienie przeciw HPV zalecane jest nastolatkom w wieku 12-13 lat, a zgodnie z ulotką szczepionkę przeciw HPV można podawać dziecku po ukończeniu 9 lat. Dlaczego tak wcześnie? Szczepienia przeciw HPV zalecamy nastolatkom i to można powiedzieć tym młodszym nastolatkom. Teraz jest realizowany program szczepienia, bezpłatnych szczepień dla dzieci 12-13-letnich. I właśnie często rodzice mają wątpliwości, dlaczego tak wcześnie. Otóż chodzi o to, żeby absolutnie z, ze stuprocentową pewnością wyprzedzić moment zakażenia, bo tylko wtedy szczepienie działa. Jeżeli dojdzie po szczepieniu do wytworzenia przeciwciał, które mają zapewnić ochronę, i dopiero wtedy ewentualnie dochodzi do, do kontaktu z wirusem, to, to w takiej sytuacji to szczepienie można powiedzieć działa, zapobiega zakażeniu i zapobiega, bo właśnie. Właśnie o to chodzi w tych szczepieniach, zapobiega temu, co w przyszłości może się wydarzyć jako następstwo tego zakażenia. My wiemy, że, że to nie jest tak, że każda osoba zakażona będzie w przyszłości cierpiała z powodu konsekwencji, czyli chorób nowotworowych, ale nie wiemy, kto tak, a kto nie. Czyli, jeżeli chcemy chronić wszystkich, to chodzi o to, żeby zaszczepić właśnie młode nastolatki. Zanim podejmą kontakty intymne, bo w taki, na drodze tych kontaktów właśnie dochodzi do zakażenia HPV. Co więcej, okazało się, i to potwierdzono w wielu badaniach, że szczepienie wykonane u młodszych nastolatków jest, można powiedzieć, efektywniejsze przy zastosowaniu, przy podaniu mniejszej liczby dawek. Jeżeli szczepimy starszego nastolatka czy osobę dorosłą, aby liczyć na odporność poszczepioną, trzeba podać trzy dawki szczepionki, a u młodszych nastolatków wystarczą dwie dawki. Czyli wszyscy zyskują. Zyskują nastolatki, bo mają wykonane dwa zastrzyki, a nie trzy, co myślę, że nie jest bez znaczenia. No i zyskuje. Świadczeniodawca, bo płaci dla każdego za dwie dawki szczepionki, a nie za trzy. Wykonanie szczepienia przeciw HPV nie wymaga żadnych, można powiedzieć, czynności wstępnych. Znaczy, jak przy każdym szczepieniu, wykonywane jest badanie kwalifikacyjne i to badanie Wykonuje lekarz. To badanie ma na celu stwierdzenie, czy nie ma przeciwwskazań do szczepienia, ale tak naprawdę ono polega przede wszystkim na zebraniu wywiadu zdrowotnego dotyczącego osoby, która ma być zaszczepiona. Natomiast nie ma, nie ma potrzeby konsultacji ginekologicznej, nawet jeżeli szczepienie ma być wykonane u osoby, która już podjęła, podjęła kontakty seksualne, to badanie ginekologiczne przed szczepieniem, czyli w ramach kwalifikacji absolutnie nie jest wymagane ani samo badanie, ani po, pobieranie cytologii na przykład nie, nie wymagane też jest wykonywanie, wykonywania. Testu ciążowego, chociaż no, jest powiedziane, że, że ciąża to nie jest odpowiedni moment na szczepienie przeciw HPV, ale tak jak mówię, to nie jest tak, że u nastolatki czy, czy kobiety przed wykonaniem tego szczepienia musi być wykonany test ciążowy. Podobnie jak inne szczepienia, nie wymaga to absolutnie żadnych przygotowań w rodzaju, że trzeba być nadczo albo trzeba być ileś po posiłku. No, dobrze, oczywiście, żeby, żeby była to osoba aktualna. Zdrowa bez, bez infekcji, zwłaszcza takiej przebiegającej z gorączką. I to ma za zadanie również to badanie kwalifikacyjne ustalić, czy akurat, akurat no nie ma przeciwwskazań takich chwilowych. Tak? Natomiast no, żadne specjalne, że tak powiem, okoliczności nie muszą być ani warunki wypełnione, żeby szczepienie mogło być wykonane. Szczepienie przeciw HPV zalecamy zarówno dziewczętom, jak i chłopcom. Choć zwykle się kładzie większy nacisk na dziewczęta, bo to można powiedzieć, one są bardziej narażone w przyszłości na konsekwencje tego zakażenia. Ale oczywiście onkogenne szczepy HPV niestety mogą wywoływać pewne choroby nowotworowe, także, także u chłopców i, no właściwie można powiedzieć, mężczyzn, tak? bo, bo to jest tak, że te konsekwencje są naprawdę odległe, więc to już nie, nie obserwuje się tego u chłopców, tylko właśnie u mężczyzn. Więc absolutnie równość płci. Zalecamy szczepienie i chłopcom, i dziewczętom, i kobietom, i mężczyznom. あっ。